Siemano, siemano, widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z świata X. Nie wiem, czy to jest świat X, czy nie. Tu aktualnie wygląda jak normalny Minecraft, ale słuchajcie, to tak się składa, że w tamtą stronę przylecieliśmy z grzyba Smurfkata, a w tamtą stronę płyniemy. Tam widzę, że coś się zaczyna dziać pod tą wodą. Nie wiem, co to jest w ogóle. O, mogę zoomować jakoś. Nie wiem, co to jest, ale tam coś się ewidentnie dzieje. Ja odłożę sobie wszystko do skrzynki i patrzcie, mam tyle rzeczy, że ja nie wiem, czy ja aż tyle rzeczy potrzebuję ze sobą mieć. Szczerze wam przyznam, ale słuchajcie, musimy pójść w tamtą stronę, musimy dalej wyruszyć tą naszą wyprawę, ponieważ musimy znaleźć moich przyjaciół, musimy ich znaleźć. Aczkolwiek pisaliście mi o jednej bardzo ważnej rzeczy, że z tych takich totemów, na których ja widziałem, że tam jest domek palionki i tak dalej, że ponoć da się za pomocą tego teleportować. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie wrócić z powrotem, no bo skoro mówicie, że tak się coś takiego da zrobić, no to w sumie może to być coś przydatnego. Wiecie co, ja zostawię sobie tu kilka rzeczy na tej tratwie, nie będę brał wszystkiego, bo po co mi aż tyle rzeczy. Weźmiemy sobie drewno, na pewno kowal to raczej się przyda, weźmy skrzynkę jedną, żeby mieć coś. Ziemniaki, no weźmy, żeby sobie zasadzić gdzieś jak będzie trzeba, to możemy zabrać. Butelka wody niepotrzebna, węgiel się nam przyda. No i chyba tyle, o, kompas możemy zabrać, może nam się też przydać. Dobra, no tyle nam wystarczy. Krzyś, zostań tu chwilę, ja zobaczę, co tutaj jest pod tą wodą. Zobaczmy, co tutaj się wyprawia. O, zabrałem tą rybę, nie chcę tej ryby, wyrzućmy. Co to jest? Ej, dobra, to są jakieś pirackie rzeczy. Co to tu wypływa? Jakieś... Nie! Zostaw mnie. Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Wracam do Krzysia! Goni mnie to! Goją mnie! Proszę, zostawcie mnie! Wracam z powrotem! To co to jest za morze w ogóle? Nie no, gdzie ja jestem? W jakąś ziemiankę mnie dało, straciłem wszystko, co miałem. Tutaj sobie ustawiłem spawn pointa, jak sobie biegłem, ale nie, no ja nawet nie wiem, w którą stronę mam wracać. Straciłem wszystko, co miałem, widzowie. Czajcie to? To jest jakiś żart, to jest jakaś smutna informacja. Dobra, mamy jakąś skrzynkę, dobra, może w jakimś stopniu uda mi się wrócić zaraz do normalności. Dobra, mamy jakieś narzędzia, ja nie mogę, to jest niesamowity fart, co nam się tutaj teraz dzieje. Ale ja straciłem wszystko, co zdobyłem. Wszystko, co to tu się wyprawia w ogóle, co to jest? Co to tu mamy? Co to są za pajęczyny dziwne? Nie, dobra, słuchajcie, to tak być nie może. Musimy wyruszyć, musimy... Ja nawet nie wiem co, czekajcie, ja nawet nie pamiętam, na jakich akordach byłem, żeby to znaleźć wszystko. Ja nie wiem, dobra, to jest koniec. Dobra, no gdzie my jesteśmy w ogóle? My jesteśmy na minus 500, minus 600 na 100. Minus 600 na 100, a idziemy teraz w jaką stronę? Idziemy tam i rośnie. Dobra, idźmy na 00, bo wydaje mi się, że 00 mogą być jakieś znaczącymi kordami, więc idziemy w tamtą stronę. Może tam coś znajdziemy. Ale nie, no to jest jakiś... Nie, no szczerze, kurczę, straciłem wszystko, nie? Czekajcie, co my tutaj mamy w ogóle z tych narzędzi? To pierwsze, tutaj dajmy to. Dobra, mamy jakieś narzędzie, nie mamy w ogóle żarcia, zero totalne. Straciliśmy wszystko, co posiadaliśmy. No i ogólnie... I ogólnie jest lipa, widzowie. A ja jeszcze chciałem wrócić w ogóle do tego, jak to się nazywa, do... Ja nie mogę się wysłowić teraz. Chciałem wrócić do tego Smurfkata, żeby po prostu tam, wiecie. Tu jest jakiś dom. Chciałem wrócić do tego Smurfkata po to, żeby zobaczyć tego Waystone'a, nie? Bo tam był ten domek palionki. Dobra, czekajcie, zobaczmy co tutaj jest. Zobaczmy, tu jest jakiś do zeksplorowania może, jakiś domek ciekawy. Dobra, mamy tutaj też... Nie! To jest dom palionki i Steve'a? Dobra, biorę to, nie wiem czyje to jest, ale wezmę to. Książka co zostawmy. Ej, dobra, czy to jest dom... Patrzcie, bo to wychodzi na to, że to jest dom palionki i Steve'a. Wychodzi na to, że to jest dom palionki i Steve'a, bo nie mogę tego wybrać teraz. Ja... aktualna lokacja, domek palionki i Steve. Ej, dobra, jesteśmy... Wracamy do Smurfkata. Co tu się stało? Dlaczego to się pali? Halo, Smurfkat, jesteś tu? Jesteś tu, ty kłamco, co mnie okłamałeś, że gdzieś tam poszli, a nie poszli tam nigdzie? Dobra, czekajcie, biorę ja to wszystko teraz. Teraz to już chyba co, bo to będę kradł. Tylko czemu to się wszystko pali? Gdzie jest Smurfkat? Halo. O, tu jabłka były, bierzemy te jabłka. Dobra, jakoś odzyskaliśmy co nieco. Możemy jeszcze iść w stronę tam, gdzie, skąd my jakby przyszliśmy, nie? Bo ja wiem, w którą stronę my poszliśmy tam. Więc musimy tam iść, czekajcie, no to idźmy. Dobra, nie ma tutaj tego Smurfkata, nie wiem o co chodzi, może ej, ktoś go musiał zaatakować chyba. Ej, skoro tu mu się tak wszystko pali, a to się tak nie paliło, jak ja wychodziłem.
to ktoś go musiał zaatakować. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Może uda nam się dotrzeć do tego miejsca, w którym zginęliśmy i odzyskamy w jakimś stopniu może część moich itemów. Proszę. Mam taką nadzieję, że się nam uda. Dobra, widzowie, udało mi się dotrzeć tutaj. Mam, odzyskałem to i teraz czekajcie, bo ja tu gdzieś zginąłem, tutaj niedaleko. Halo, halo, o, tu jest moja łódka. Dobra. Dolatujemy do niej. Tu są te statki niebezpieczne. Proszę, żeby tu nie było tych rekinów tylko. I co? Jak? Co jest? Tu moje ciało leży. Halo. O, dobra, ale to odzyskamy, tak? Jasny git, jak dobrze. Dobra, git, bierzemy to. I co z moim ciałem? Halo? Halo? Dobra, weź to mięsko na drogę. O nie, nie mogę mu już tego dać. No dobra, trudno. Dobra, no nic, moje ciało tutaj będzie leżeć w takim razie. Ej, dobra, odzyskaliśmy to, Jezu, jak dobrze. Dobra, wracamy tu z powrotem, musimy sobie zrobić teraz porządek w ekwipunku. I zabrać to, co potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. Teraz tak, robimy ustawienie znowu całego wszystkiego. Dobra, robimy tak. Tu to zakładamy. Mamy to. Mamy żarcie. Mamy skrzynki, mamy to. Dobra, te rzeczy są akurat w miarę ważne. Ej, dobra, Krzysiu, lecimy stąd. Nie będziemy tutaj przebywać ani chwili dłużej. Nie ma co. Wracamy z powrotem do Smurfkata. Ej, dobra, co my odkryliśmy w ogóle na tym filmie? A właśnie, czekajcie, może ja bym... Kurczę, nie wiem, czy ja tam mogę podbijać tych piratów, szczerze wam przyznam. A tam myślę, że fajne rzeczy by mogły być, nie? Dobra, odłóżmy konia i zobaczmy, jednak przepłyńmy się tutaj. Proszę, żeby tutaj nie było tych rekinów tylko. Proszę. O, mamy linę jakoś, będę miał na konia, fajnie. Dobra, tam. Nie widzę żadnych rekinów, więc git. Dobra. Dobra, tam jest wieśniak, okej, czyli wieśniaki nie będą dla mnie agresywne. Okej, dobra, plądrujemy to, udało nam się tu dopłynąć. Nie ma tu żadnych tych złych. Więc git. Halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie państwa. Pyk. Jesteśmy w środku, o nie. No nie, dostałem mining fatiga. Co jest grane, dlaczego? Orka. Co to się tu dzieje? Co to się tu wyprawia, dobra, tak. Dobra. Niszczyć nie mogę, ale budować mogę. To jest ważne. Dobra, siema, kim ty jesteś? Elizabeth. Co jest grane, co tu? Co to są za dźwięki? Coś mnie tutaj atakuje ewidentnie. No dobra, trudno, zobaczmy, co wy tutaj macie ciekawego, panowie. Jest troszkę złota, możemy zabrać oczywiście. Jest żarcie, złote jabłka. To jest to, tego nam trzeba. Tego nam nie trzeba akurat. Dobra, zobaczmy, co macie pod podkładem. Okej, okay, kolejne jedzenie. Bierzemy od was wszystko, bo jak widać, może mi się to przydać. Ustawiam sobie tutaj, ustawiłem sobie spawn pointa, niech jest, dobra, git. I teraz tak, czemu ja tu ciągle słyszę te dźwięki? Dobra, tu. Okej, mamy hełm jakiś, weźmy sobie, załóżmy ten hełm. Zawsze coś. Lina, to nie potrzebujemy liny. Czy to są jakieś rękawice? Czy ja w tym momencie znalazłem rękawice? Czekajcie. Są, że rękawice, ty, no nie może być. Nie, to jest niepoważne. Ty, co jest grane? Ona to wzięła na barki. Czekajcie, zróbmy tak. Polećmy. Mam nadzieję, że mnie ta orka nie zaatakuje. Co za mnie? Dobra, lecimy tu. Tu jest drabina, okej. Wychodzimy tu, siemano, plądrujemy ten statek. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tu mamy, no, węgiel, jedynie z takich fajnych rzeczy. To nie jest fajne, dobra, to. Dobra, beczce, ziemniaki, te. Dobra, żarcie mamy już naprawdę sporo, nie? Jakieś ciastka, złote jabłka, to jest też w ogóle fajne, że mamy złote jabłka. Dobra, tu jest jakiś sternik. Dobra, mamy już naprawdę spoko rzeczy, tu, emeraldy. Ale nie ma żadnych takich broni, ja liczyłem na to, że zobaczę jakąś... O! Tu już jest lepiej, nie będę ukrywać. Tak, i teraz czego my tutaj nie potrzebujemy? Buraków nie potrzebujemy, weźmy sobie to. I weźmy sobie lapis, bo może nam się przyda na kiedyś jakieś ulepszenie. Dobra, tu są skrzynki jeszcze, dobra, zobaczmy to. O nie, ja mam tego mining fatiga i tego nigdy nie wykopię. Dobra, to co mamy tutaj, weźmy sobie to. Tu, zobacz, jakie tu są w ogóle fajne, jaki fajny pokład, ty. Co mi się, to mi się podoba, nie będę ukrywał, nie? Ej, to jest naprawdę fajnie to wygląda. Ej, tylko ciągle słyszę te dźwięki, ile ja jeszcze tego mining fatiga będę miał? 2 minuty, ja pierniczę, ty. Jest tu jakaś krowa, ja mam wiadro z wodą. Proszę, żeby tu była gdzieś jakaś krowa. Macie krowę na pokładzie? Czy dałaby mi się krowa na pokładzie, bym miał... Ja jeszcze te dźwięki słyszę takie. To wydaje takie dźwięki? Nie wiem, co takie dźwięki wydaje.
Nie, no dobra, musimy. Dobra, widzowie, poczekajmy, aż mi się skończy ten mining fatig, bo ja bez tego nic nie zrobię. Musimy to pod podkładem przeczekamy. Dobra, widzowie, efekt się skończył. Możemy szybko zobaczyć, co tutaj się w takim razie kryje. Dobra, mamy więcej żelaza, więcej lapizu, więc to jest fajne, to sobie weźmy. O, możemy te samorodki też zabrać. Zbroja dla konia, spoko. Chociaż kurczę, nie wiem, czy nam się to przyda, szczerze, wydaje mi się, że nie. Więc możemy w sumie olać to, no bo mamy tego konia, co prawda. No dobra, weźmy żelazo, lepsze jest żelazo niż ta złota. Złota się zaraz zniszczy. Niech będzie, niech coś konik ma od życia. Dobra, słuchajcie, musimy wrócić, musimy wrócić. Sprawdziliśmy największy statek, więc pora teraz zejść i teraz tak, żebym nie dostał znowu tego mining fatiga, proszę. Proszę, 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 liczę na to, że nie dostanę. Trzeba to objechać jakoś dookoła. Lecimy tędy i musimy się dostać tam z powrotem na to. Tu jest jakaś wyspa znowu, dobra. Ale nie, wracamy do Smurfkata. Wracamy do Smurfkata, ponieważ musimy pójść do tej palionki Steve'a. Tam musimy ostatecznie dotrzeć za pomocą Waystone'u. Teraz już wiem, że za każdy raz jak zobaczę Waystone'a, trzeba go brać. Dlatego, że my możemy go traktować jako taką naszą kotwicę. Że jak go sobie gdzieś postawię, to mogę go jakby za pomocą niego wrócić z powrotem do jakiegoś miejsca. I to jest dobre, bo to będzie taki nasz taki waypoint jakby, nie? Więc fajnie, dobra, lecimy tutaj do tego mojego fajnego, eleganckiego kunia, Krzysiu. Dobra, przespalimy się i teraz tak, Krzysiu, słuchaj, patrz, co mam dla ciebie, bo nie uwierzysz. Widzisz, jak masz zbroję teraz elegancką? Tylko pytanie, czy teraz uniosę. Dobra, no oczywiście, lekko, leciutko. Dobra, tamta orka nas goni, ale trudno, niech nas zostawi w spokoju. Lecimy w tamtą stronę, wracamy z powrotem do Smurfkata, do jego domu. Tylko dlaczego ten dom się też pali? To jest też zastanawiające dla mnie, kurczę. Tu jest tyle rzeczy nie do wyjaśnienia w dzisiejszym odcinku, że to jest głowa mała, nie? Ale właśnie liczę na to, że dowiemy się za niedługo, gdzie są moi przyjaciele. Aczkolwiek już teraz wiem, że Smurfkat mnie okłamał. Ponieważ on mi kazał iść, prawda, w tą stronę i powiedział, że oni w tą stronę poszli. No a wychodzi na to, że tutaj w tą stronę nie mogli pójść, bo tu jest jakiś ocean, w którym w ogóle nie byli. Więc ewidentnie mnie okłamał. Ewidentnie mnie okłamał i troszkę mam do niego o to żal. Na tej tratwie byliśmy już, dobra, płyniemy dalej. Dobra, normalnie wyprawa. Wracamy z powrotem do Smurfkata, no tyle mogę powiedzieć. Dobra, dobiegamy do tego grzyba. Dobiegamy do grzyba, uwaga, pyk, pyk. O, koniku, nie blokuj się tak. Nie blokuj się tak, tu. Dobra, jesteśmy przy grzybie. Dalej tu nie widzę Smurfkata nigdzie. Więc wydaje mi się, że on stąd się jakoś wyniósł. Tak mi się wydaje. Taka może być, o, wyskoczmy tutaj, dobra, fajnie. Wyrzućmy te nasiona. Dobra, mamy tego Waystone'a. Zaparkujmy tutaj, prawda, konia do środka. Niech on sobie tutaj poczeka na razie. Koniku, musisz tutaj posiedzieć. Musisz tu posiedzieć, mam dla ciebie linę, żebyś nigdzie nie uciekł. Tutaj. Dobra, słuchajcie, zaparkowałem tutaj Krzysia w tym domku. Tutaj musimy spędzić ten dzień do końca. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie, na którym polecimy na dopalionki i zwiedzimy tam to wszystko. Dowiemy się, o co chodzi i dajcie mi znać w ogóle, gdzie mam szukać chłopaków. Ponieważ, no nie wiem, znaleźliśmy dopalionki, ale na dany moment tutaj zostanę, bo to jest miejsce, które lepiej znam. Nie chcę tam się pojawiać, bo nie wiem totalnie, kto tam może być. Muszę tam pójść sam też bez Krzysia, żeby zobaczyć, jak, prawda, no czy tam się coś złego nie dzieje. O nie, my tutaj dachu nie mamy, Krzysiu. Dobra, zmieniamy budynek. Zmieniamy budynek, ten budynek jest nieodpowiedni dla nas. Chodź. Zmieniamy budynek, idziemy gdzie indziej. Idziemy tam, gdzie się nie pali. Idziemy... A, ty się zerwałeś, kolego sympatyczny. Dobra, czekaj. Szybko tak ogarniemy to. Który się domek nie pali tutaj za bardzo? Ten się chyba nie pali. Ten się nie skopcił. Dobra, uwaga, tutaj, Krzysiu. O, ty się nie mieścisz. Ty się nie mieścisz, no dobra, to teraz? To też się nie mieścisz. Dobra, to drzewo. No dobra. Dobra, oto Krzysia parkuje w tym miejscu. Normalnie tu, oto jest zaczepiony. Tutaj kończy odcinek, widzimy się jutro, trzymajcie się, elo!